Hej, cześć. Zastanawialiście się kiedyś, skąd bierzemy stroje, umundurowanie do otwórstwa rekonstrukcji, ile czasu nam zajmuje skompletowanie umundurowania, żeby jako tako brać udział w inscenizacji? Na te i inne pytania postaram się Wam dzisiaj odpowiedzieć. Nazywam się Szymon i od 10 lat zajmuję się tematem rekonstrukcji w Polsce, zaś od 6 lat biorę czynny udział w rekonstrukcji. Postaram się Wam opowiedzieć co nieco o tym, a jednocześnie nawet może ktoś z Was będzie chciał spróbować swoich sił z otwórstwem. W tym materiale skupimy się na aspekcie pozyskiwania wiedzy, umundurowania, wyposażenia. W kolejnym zaś porozmawiamy o kosztach, jakie trzeba ponieść, aby móc odtwarzać daną sylwetkę. Porozmawiamy również o tym, czy lepiej być tak zwanym wolnym strzelcem, czy znaleźć sobie grupę rekonstrukcyjną bądź stowarzyszenie i z nimi działać. Zacznijmy jednak od początku. Czym jest w ogóle rekonstrukcja, skąd się wzięła? Jakie dziedziny naukowe w nią chodzą? To jest dosyć szeroki aspekt. Sama rekonstrukcja narodziła się w starożytnym Rzymie, gdzie na terenie, tak dzisiaj można powiedzieć, amfiteatru Flawiuszy odbywały się wszelkiego typu imprezy masowe, kulturowe. Nie tylko stąd słynie rzeźń i krew, chociaż z filmu Gladiator, ale również odbywały się tam inscenizacje historyczne, chociaż im daleko było do inscenizacji w dzisiejszych czasach. Na samą rekonstrukcję składają się takie dziedziny naukowe jak mundoroznawstwo, historia, kostiumologia, rozwój kulturowy danej społeczności. To wszystko właśnie jest pojęciem rekonstrukcja historyczna. Potrzebną wiedzę pozyskujemy z czasopism, gazet, książek naukowych. Stety, niestety, musimy je często ściągać tak naprawdę z zagranicy. To zależy, co odtwarzamy. Jeżeli odtwarzamy polskiego żołnierza z września 1939, to materiały mamy oczywiście w Polsce. Jeżeli odtwarzamy inne sylwetki, no to już musimy niestety sięgnąć również do literatury źródłowej, tej oryginalnej, czyli na przykład jeżeli ja odtwarzam niemieckiego żołnierza, to muszę niestety sięgnąć do literatury niemieckojęzycznej. Pomocne też się okazuje internet w postaci chociażby, nie wiem, portalu Allegro, eBay, gdzie możemy znaleźć czasopisma, gazety epokowe. Często chodzimy do bibliotek, księgarni, antykwariatów, gdzie pozyskujemy potrzebną nam wiedzę. Często sami nasi koledzy nam pomagają w weryfikacji tej wiedzy. Nie możemy jednak zapominać, że koledzy też mogą być osobami początkującymi albo źle poinformowanymi, więc całą wiedzę należy również zweryfikować w jakiś sposób. Skąd bierzemy umundurowanie, wyposażenie, stroje cywilne? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, co jest dostępne na rynku. Niestety pociąg mamy w tle. Dobra, wracając do rzeczy. Często można znaleźć różnego typu rzeczy, nie wiem, na portalach aukcyjnych typu, nie wiem, Allegro, eBay, Na Facebooku można też znaleźć. Są dedykowane sklepy z taką odzieżą, wyposażeniem. Można stroje cywilne przede wszystkim znaleźć nawet w lumpeksie. Nie wiem, marynarkę, koszulę, buty, cokolwiek stylizowane na tamte lata, które odtwarzamy. Tak jak ja w tej chwili jestem ubrany w koszulę, portki i bardzo fajne szelki, które odpowiadają oryginałom, chociaż są replikami. Oryginały.
Właśnie, to jest dobra kwestia. Osobiście, jeżeli nie ma czegoś dostępnego na rynku, uważam, że można zainwestować, a nawet trzeba zainwestować w oryginał. Tak jak mundury, bądź tam ubrania oryginalne, epokowe, według mnie powinny znaleźć się ewentualnie w prywatnej kolekcji, ewentualnie w muzeum. Niestety te rzeczy ulegają zniszczeniu podczas inscenizacji pokazów, może w niewielkim stopniu, a nawet czasem dosyć znaczne, bo gdzieś można rozedrzeć spodnie czy, nie wiem, koszulę. Dla tych, którzy się dzisiaj zastanawiają, w czym ja jestem ubrany, jest to wyposażenie żołnierza Wehrmachtu z 1939 i jest to umundurowanie repliką. Tak jak mówiłem wcześniej, szkoda mi niszczyć tego wszystkiego podczas inscenizacji. To by było na tyle i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć, na razie.